pytacie czy będę mówił o liquid loans a więc e, wychodząc z założenia że mówię to co robię i robię to co mówię to właściwie powinienem o tym powiedzieć szczególnie że jak widzicie napisałem tutaj że tak zainwestowałem w liquid loans więc e, ciężko by mi było później chwalić się że mam jakieś loan tokeny które generują mi stable coina na półczenie za którego sobie kupuję heksy w momencie kiedy e, jakbym nie powiedziałem o tym prędzej, że coś takiego robię, to jest numer jeden, a numer dwa, mimo wszystko postanowiłem rzucić sondę i widzę, że patrząc na sondę, że 90 prawie procent z Was mówi, ok, dawaj, powiedz co to, co to tutaj o to, o co chodzi i jak Ty to widzisz z tym całym Liquid Loans. A więc, e, dobra, zacznijmy od samego początku. E, Początek w Liquid Loans. A więc, jeżeli jesteśmy na Liquid Loans i dlaczego w ogóle zainteresowałem się Liquid Loans, e, posłuchałem parę filmów, postanowiłem pogrzebać sami, poczytać o co chodzi, wchodzę na często zadawane pytania i jedno, jedno, jedno i podstawowe pytanie, które mnie zainteresowało, to jest bardzo proste: to jest to, czy z założenia e, ten, ten produkt ma być zgodny z Przesłaniem, które chciałbym reprezentować. A więc, czy protokół jest czyjąkolwiek własnością? I tutaj widzimy, że smart contract liquid loans jest całkowicie niezmienny, dlatego nie ma właściciela ani operatora. Nie ma kluczy administratora i nikt nie może zmienić zasad systemu po wdrożeniu tego protokołu. W, w ruch, czyli po uruchomieniu tego protokołu. Czyli, krótko mówiąc, odpowiadając sobie samemu, wszystkie założenia są zgodne z tym, co chciałbym widzieć w świecie krypto. Nie ma pośredników między mną a moimi pieniędzmi? To jest podstawa. W pełni defayowy, czyli zdecentralizowane finanse. Nie ma żadnych administratorów, nikt już nie może zmienić zasad działania tego e, protokołu po uruchomieniu. I to jest właśnie, właśnie ważne po uruchomieniu. dlaczego? Ponieważ czytam tutaj dalej i wchodzę tutaj na głębiej w to, aby poczytać e, pytania i odpowiedzi i wszystko co mogę znaleźć. I znajduję tutaj coś takiego, że gdy główna sieć pulse Chain zostanie uruchomiona, czyli pulse Chain jeszcze nie jest uruchomiony, dopiero będzie uruchomiony. Więc gdy pulsczeń zostanie uruchomiony, wtedy, będziemy mogli w pełni sfinalizować kod protokołu. Czyli kod jeszcze nie jest w pełni sfinalizowany, czyli to, co przed chwilą o czym czytaliśmy, to jeszcze się nie wydarzyło, a więc jeszcze to nie jest gotowy kod. Dopiero wtedy liquid loans protokół zostanie uruchomiony, a zanim zostanie uruchomiony, zostanie poddany profesjonalnemu audytowi przez stronę trzecią, i raport zostanie udostępniony, a następnie dopiero zostanie wdrożony, czyli uruchomiony na pustceń. I to trzeba wiedzieć, czyli krótko mówiąc, tak. W tej chwili mamy obietnicę, że takie coś ma zamiar powstać. Eee, mamy obietnicę, że powstanie, zostanie poddany profesjonalnemu audytowi. Ten audyt będzie tutaj do przeglądnięcia i dopiero wtedy zostanie ten smart kontrakt uruchomiony na Pulse Chainie. To trzeba wiedzieć. Więc z tym, w ogóle z tym projektem Rysiek nie ma nic wspólnego. Poza tym, że tym, ten projekt startuje na Pulse Chainie. Więc wiedząc to, zacznę od tego, że jak działa Liquid Loans i, 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 i co będzie się tutaj dokładnie działo i czy opłacać się będzie używanie tego Liquid Loans czy nie, do tego przyjdziemy dopiero w momencie, kiedy zobaczymy, że wszystko zostało zrealizowane według założeń. To jest podstawa. Więc na razie mamy założenia ala obietnice. Więc w momencie, kiedy te założenia zostaną zrealizowane, wtedy będziemy mogli, że tak powiem, bardziej zastanowić się nad tym, czy chcemy uczestniczyć w Liquid Loans z poziomu na przykład. Pożyczającego, z poziomu dostarczającego płynność, i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie omawianie tego dla mnie jest, powiedziałbym, przedwczesne. Ale biorąc pod uwagę to, że powiedzmy, że ci ludzie, którzy mają zamiar to uruchomić, uruchomią to w odpowiedni sposób i to zostanie uruchomione, to wszyscy posiadacze tokena loan, i tutaj właściwie wchodzi moment, kiedy. Zadecydowałem, że okej, okay, wrzucę tam swoją cegiełkę, ponieważ założenia są zgodne z tym, co ja bym chciał popierać czyli w pełni zdecentralizowany, e, zdecentralizowane finanse bez żadnych administratorów, bla 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 i tak dalej. Totalnie to, za czym krypto powinno być, więc z mojego punktu widzenia jest to coś, co, co, co ja owszem jestem za, więc postanowiłem tutaj wrzucić swoje 5 groszy fizycznych i do tego, jeżeli zrealizują to, co mówią, to widzę, że jako posiadacz loan tokena, czyli tokena loan, będę generował w tym smart kontrakcie USDL, stable coina, na pulse chainie, i pulse chaina. czyli posiadając loan tokeny będę generował pulse chaina i będę generował USDL. Czyli to, co mówiłem na początku. Ciężko by mi było później, powiedzieć wam, że ej, mam tutaj loan tokeny i wygenerowałem tyle i tyle USDL, czyli tych stable coinów i teraz sobie będę dokupywał heksa na Pulse Chainie, choćby za te USDL tokeny, prawda? Jak się tym chwalić, kiedy prędzej nie powiedziałem wam o tym, że była możliwość dostania tego loan tokena w przeliczniku podobnym jak mamy tutaj na Pulse Chainie, czyli 1 dolar 10 tysięcy 10 tysięcy loan tokenów. A więc yy, faza poświęcenia. Te, to poświęcenie teraz to jest nadużywane słowo, no ale dobra, przełkniemy to. Faza poświęcenia, czyli yy, zadeklarowania swoich pieniędzy, popod te loan tokeny, jest teraz. Przez następne 7 dni jest jeszcze stały przelicznik 1 dolar 10 tysięcy punktów, przez co te punkty później zamienią się oczywiście na loan tokeny. Więc widzimy, że przez 10, dni potem, przez 10 dni jest ten stały przelicznik, zostało 7 z tych 10, potem będzie to rosło chyba 5% dziennie, tak jak na pushchainie. Więc postanowiłem, że ok, wrzucę swoje, wrzucę swoje 5 groszy i czekam na, moje, czekam na moje loan tokeny, czyli tokeny, które będą reprezentować ten ten smart contract, i później jak dostanę te loan tokeny i smart contract wystartuje, to e, będą te tokeny loan generowały mi pulse chainy i USDL, czyli stablecoina na pulse chainie. Ten stablecoin jest oparty o za, założone po pod niego pulse chainy, więc co i dokładnie, jak ten cały liquid loans ma zamiar działać i będzie działał lub działa. Bo zaczekamy może aż będzie działał, i wtedy będziemy go omawiać, to wtedy sobie to omówimy, i wtedy zastanowimy się, czy opłaca się w ogóle jeszcze w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w tym całym smart kontrakcie, z poziomu choćby pożyczającego y, lub y, dostarczającego płynność, lub jakikolwiek inny sposób. W tym momencie jest to z mojej perspektywy czysto spekulacyjna gra, po pod to, że ok, Goście zrobią to, co założyli, że zrobią. Ten smart kontrakt będzie działał tak, jak jest w założeniu, więc jeżeli będę miał jakąkolwiek część tych loan tokenów w, tym, w tej, w tej wczesnej redystrybucji po tej cenie, to jest szansa, że będą one mi tutaj generowały jakikolwiek tam zysk regularny z czasem, o którym później prawdopodobnie chciałbym mówić. Więc dlatego, między innymi, dlatego, tak jak tutaj powiedziałem, skoro sam zainwestowałem, no to, no to ciężko mi powiedzieć, że pominąć ten fakt, ale absolutnie nikogo do tego nie namawiam, ani też nikogo kijem nie odganiam. Słuchajcie, wejdźcie sobie na ich stronę, Liquid Loans, Przeczytajcie, co możecie przeczytać. Pamiętajcie, jeżeli jesteście w chromie, prawy klik przetłumacz na język polski i możecie sobie całe pytania często zadawane przeczytać. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć, przeczytaj pełną bazę wiedzy i wtedy przerzuci Was tutaj. Macie tutaj mnóstwo mnóstwo, że tak powiem, pytań i odpowiedzi i opisów tego, co się ma tutaj wydarzyć, ale trzeba wyłapać. To, co jest najważniejsze. Dla mnie w tej chwili najważniejsze to jest to, że to, jest, to są założenia, które zostaną uruchomione wtedy i wdrożone wtedy, kiedy po prostu Pulse Chain ruszy, raport będzie dostępny i wtedy wszystko, się, wtedy wszystko się okaże, jak to działa i w jaki sposób to działa i czy działa. W tym momencie spekulacyjnie powiedziałbym, owszem, jakąś tam kwotę sobie wrzuciłem, taką której mi nie żal, że tak powiem, i, i zobaczymy, co się wydarzy. Link ten w ogóle nie działa tutaj na Twitterze, więc nie dziwcie się, że jeżeli klikniecie, to tutaj się nic nie dzieje. Ten link nie działa, więc nie ma co nawet się o niego łudzić. To był taki, jakby, ślepy link dla strzału. Dla wywołania zainteresowania, ale jeżeli chcecie coś więcej, czyli 5% więcej, jeżeli się użyje czyjegoś linku. A więc można, że tak powiem, uzyskać 5% dodatkowo, jeżeli użyjecie czyjegoś linku. Więc pod spodem wrzucam link, który powinien działać lub będzie działał. Te linki im działają, nie działają, ja tam nie wiem. Ale poprzez tego linka możecie również wejść na stronę lub też możecie poszukać strony. Sami bez linka, gdzie, tych, gdzie można wygenerować sobie swój własny link, który, który jeżeli macie na przykład dwa portfele, możecie polecić jeden portfel drugiemu portfelowi, lub polecić sami się sobie. Tam są różne, że tak powiem, opisy. Jeżeli chce wam się to zgłębiać, macie na to czas i energię, proszę bardzo. Jeżeli nie chce wam się zgłębiać, no to możecie bezpośrednio ze strony. Z ich strony, sacrifice, wysłać i tu jest najważniejsza rzecz. Pamiętajcie, tutaj piszę bardzo wyraźnie: Nie wysyłamy nic innego oprócz, oprócz stablecoinów z portfela Metamask. Tu nie ma absolutnie nic innego to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Żadnych innych krypto nie wysyłamy tylko i wyłącznie stablecoiny. Więc upewnijcie się, że robicie to dobrze. Z Metamaska, tylko i wyłącznie stablecoiny. Ja nawet nie chcę tutaj mówić o tym, że e, można wysłać jeszcze z Binance Smart Chain e, e, stablecoiny, ale najpewniej, ja zawsze lubię robić to, co jest najpewniejsze. Najpewniej po prostu jakieś USDC, USDT z Metamaska bezpośrednio na podany przez nich adres, jeżeli nie macie ochoty się bawić w żadne linki tutaj i i tyle. To jest tyle. 1 dolar, 10 tysięcy punktów przez następne 7, 7 dni. Tak to wygląda. Eee, no i co? No i to by było tyle. Resztę zobaczymy, co się wydarzy. Tak jak powiedziałem, nie mam zamiaru nikogo namawiać jak nigdy, jak nigdy, jak nigdy nie namawiam nikogo na nic i dalej nie mam zamiaru nikogo na nic namawiać. To nie jest w żadnym moim interesie. Nikogo kijem nie odganiam, ani nie mam zamiaru odganiać. To też nie jest w moim interesie. Więc każdy ma swój własny rozum i zrobi to, co uważa i to, na co go stać. I wtedy, wtedy jesteśmy wszyscy, że tak powiem, spokojni. Co się z tym wydarzy? Jest to tak. Jest to coś, co jest po mojej myśli. Z założenia są wszystkie zgodne z tym, co ja bym chciał reprezentować. Dlatego postanowiłem, że wystartuję na pulsczeniu, dlatego postanowiłem, że ok. To jest coś, co jest, że tak powiem, warte tych moich paru groszy i wrzucę i mam swój udział w tym, aby ta, ta strona blockchaina się rozwijała. Tak to wygląda. I tyle. Tu naprawdę nie ma, nie ma się sensu w tej chwili bardziej, że tak powiem, roz, rozgadywać nad tym, jak to ma zamiar pracować i tak dalej, i tak dalej, dopóki to nie wystartuje. Chyba, że jeżeli ktoś wie, lub jeżeli ktoś chce, no to na stronie mają wszystko opisane. E, wiem, że są nawet, e, są nawet materiały, tam chłopaki robią po polsku o tym, jak to wszystko działa i tak dalej. Ja póki co odczekam i zobaczę, czy wystartuje to w tej formie, w jakiej zostało zapowiadane. Nie ma najmniejszego problemu. Tyle na dziś, dzięki wielkie, no i oczywiście do usłyszenia następnym razem.